Drugiego dnia chińskiego Nowego Roku. Chińczycy oczywiście mają swoje zwyczaje. Jakie to są zwyczaje? To przede wszystkim składanie ofiar Bogu Bogactwa. Mówi się o takich pięciu ofiarach: to jest wieprzowina, to jest drób, jagnię, czerwony karp i, żeby dobrze Wam powiedzieć, również kaczka. Pięć dań. Pięć ofiar dla Boga Bogactwa. Niezwykle ważne bóstwo w chińskiej mitologii. Drugiego dnia chińskiego Nowego Roku również odwiedza się teściów, to znaczy mężczyźni odwiedzają teściów, a kobiety swoich rodziców. Jest tak przyjęte, że kobieta historycznie w sylwestra tego chińskiego Nowego Roku i pierwszy dzień Nowego Roku nie odwiedza swojej rodziny. Jest jakby w rodzinie męża, dopiero drugiego dnia chińskiego Nowego Roku wraca do swoich rodziców i to właśnie wtedy, bardzo często, jej rodzice poznają właśnie męża tej kobiety. Mogą pierwszy raz w tym Nowym Roku go spotkać. Wtedy też jada się makarony. To ten dzień właśnie jest dedykowany makaronom, a rodzina oczywiście spotyka się się przy suto zostawionym stole, tak jak powiedziałem, z makaronami i opowiada o tym, jakie mają plany na ten nadchodzący rok. Plany związane z sukcesem zawodowym, osobistym, no bo wiecie, przecież nie może być żadnej porażki. To tyle, jeżeli chodzi o drugi dzień i widzimy się jutro już z trzecim dniem, bo trzeciego dnia Chińczycy również mają swoje zwyczaje. Na razie, cześć!